myślałam, współczesny pielgrzym, który przechodzi śladami życia ojca Pia, myśmy przeszli, ponieważ byliśmy w miejscach, stamtąd teraz idziemy, w których ojciec Pio mieszkał, w których wypełnił tą długą 52-letnią posługę. Byliśmy w jego celi, nie w środku, ale widzieliśmy ją. Byliśmy w klasztornych korytarzach, byliśmy pod krzyżem, gdzie ojciec Pio został naznaczony z tych latami. Byliśmy w krypcie, gdzie ojciec Pio został pochowany. A więc przeszliśmy niejako śladami jego misji ziemskiej. Mówię ziemskiej, proszę Państwa, dlatego, że teraz miejsce, do którego zmierzać będziemy tym długim, pięknym korytarzem dołożonym mozaikami ojca Marko Iwana Rupnika, wielki artysta mozaik, powiemy za chwilę, prowadzi nas do krypty. Ktoś tak na pewno to widzi w tym momencie, do tego się przygotowuje. Proszę Państwa, w dawnych wiekach faktycznie schodziło się do krypt świętych kompletnie w głąb świątyń. I podobną ideę realizuje się tutaj, aby tym długim korytarzem zejść do krypty. A więc sama myśl już artysty jest bardzo mądra, żeby człowiek nie wszedł od razu do krypty, po to, żeby dotknąć sarkofagu, zobaczyć, ale idzie. Idzie dokąd? Też powie, idzie do ojca Pio. Zgadza się. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, ten korytarz tych przepięknych scen, o których za chwilę powiem, ma o wiele, wiele głębsze, dłuższe i mądrzejsze przesłanie niż to, że idziemy do ojca Pio. Bo proszę Państwa, ojciec Pio, on już spoczywa w Chrystusie. Ojciec Pio do Chrystusa dotarł i spoczywa w świetle Boga. A my do idziemy, ludzie ochrzczeni. Idziemy do Chrystusa. Idziemy do Chrystusa dlatego, że mamy taką możliwość. Ale tylko my, którzyśmy zostali ochrzczeni, taką możliwość mamy. Bo Chrystus nam dał nowe życie, kiedy za nas umarł i zmartwychwstał. A więc to życie, żeśmy otrzymali. Kiedyśmy je otrzymali. Na chrzcie. I to chce nam powiedzieć tutaj artysta tych mozaik, że idąc teraz w dół, mamy możliwość zastanowienia się nad naszym życiem w Bogu, który definitywnie nas ma zaprowadzić do Chrystusa. Przypomina nam o tym nie tylko poprzez pierwsze trzy mozaiki, które tutaj umieszcza. Fundamentalne. Zwiastowanie, narodzenie, śmierć. Nic dodać, nic ująć. Początek korytarza nie ma głębiej, nam nie może tego uzmysłowić, jak zapowiedź tego obrazu. Poprzez zwiastowanie, narodzenie. Matka Boża trzyma pomoże kłębę. Ona w sobie tka, Boże Słowo. Układa się na niej już za nią. Naprzeciwko Jezus się rodzi, ale zobaczcie, Matka Boża, ona nie musi poznać na ofiarę. Poprzez te rozłożone roczne szaty, którą ma niczego na biodrach. Bo to ta sama szata, która dalej następny moment, który Chrystus dla nas mówi, jest. A więc popatrz dla mnie, ta artysta, która pokazała, to nie ma artysta wielki. Pracował tutaj półtora roku, żeby przygotować ten korytarz i samą sobie krypta. Ojciec jezuita, Marko Iwan Rupnik, światowej sławy artysta mozaik. Mozaiki Rupnika na całym świecie, przepiękne. Ponad 70 już mamy mozaik Rupnika. Niedawno, w 2003 roku, Rupnik realizuje mozaiki w Fatimie, w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie, plus mamy mozaikę Rupnika w Watykanie, w kaplicy Redemptoris Mater. A więc Rupnik, ojciec jezuita ze Słowenii, przybywa tutaj ze swoją ekipą artystów, przypomnę, są to ludzie, którzy tworzą słynne Centrum Alety Kultury Sztuki Chrześcijańskiej w Rzymie. Ludzie różnych narodowości, różnych wystaw. Pracowali tutaj półtora roku, żeby przygotować ten nowy klip. Piękne kamienie z różnych krajów świata, z Macedonii, z Izraela, Francji. I piękne przesłanie. Przypominają nam też te zdania na tych tablicach, to co powiedziałam wcześniej. One są nieczytelne, są po włosku, wiadomo. Ale pierwsze możemy odczytać i przetłumaczymy, bo to Państwo włoski zna na pewno. Batezati in Christo Gesù. Ochrzczeni w Chrystusie. Morti in Christo. Umierający w Chrystusie. Spoliati in Christo. Każdy z nas podczas chrztu, co się dzieje? Odnaża z siebie starego człowieka, staje się człowiekiem nowym. I to Rupnik chce tutaj człowiekowi powiedzieć, że owszem, idzie do ojca Pio, ale tak naprawdę
możemy raz jeszcze tą drogę sobie tutaj uzmysłowić poprzez życie dwóch świętych, bo teraz już nie mówię o pierwszych trzech rozajach. Mówię o tym, co będziemy oglądać dalej. Co będziemy oglądać? Będziemy oglądać uwagi z Wami życie świętego Franciszka z Asyzji. I to z jego życia, to prawie z kolei życie ojca Pio. A więc artysta wybiera dwóch świętych, ich życie, ich misje, różne epizody z ich życia, żeby nam tą drogę pokazać do Boga. I mądrze nam to pokazuje, bo przecież święci to są ludzie, którzy jakby nie było, pomagają nam dotrzeć do Chrystusa. A więc mamy Franciszka i mamy ojca. Każde dwie steny naprzeciwko siebie umieszczone. A więc ta o Franciszka i ta o ojcu Pio mają podobne znaczenia, podobny pilastr. Krzyż świętego Damiana widzimy w Asyżu. Wiemy, jaki był początek powołania Franciszka. Kiedy Franciszek, zobaczcie, trzyma w dłoni tutaj kościół, ale kościół co? Rozpada się. Chyba o tym powiedział Chrystus, kiedy się Franciszkowi pokazał, mówiąc do niego: Franciszku, naprawiaj mój kościół, bo jest w ruinie. Tak też Franciszek, taki jest początek jego misji. Naprzeciwko mamy początek misji ojca Pio. Jakiej misji? Powiedzieliśmy już, jakiej? Walki o duszę, o nawracanie ludzi. Ta czarna, ciemna mozaika ma w dole stopy, tam jedna pani się przygląda, to jest demon, taka jest symbolika tej mozaiki. Bo demon zapowiedział ojcu Pio jego walkę dużo, dużo wcześniej. Ale zobaczcie, ojciec Pio nie walczy sam na tej sceni. Trzyma się twardo ramienia Chrystusa, a Chrystus trzyma w dłoni przygotowaną już dla ojca Pio koronę chwały za tą wygraną walkę. Ojciec Pio tak płacze. Nie można go było nie pokazać. Przecież to wielki, jedyny zresztą tak stygmatyzowany Franciszek był pierwszy, ale był tylko bratem. Ojciec Pio w 31 roku miał zabronione sprawowanie Eucharystii na 2,5 roku. Wiemy, że taki nakaz był. Różnik pokazuje nam to całkiem za kratkami. Krata przechodzi przed jego usta i ucho. O co chodzi? Chodzi o to, że ojciec Pio nie mógł spowiadać, nie słuchał spowiedzi, nie mógł do ludzi. Sprawował bielaczyna ojciec Pio 2,5 roku przeświętą zupełnie sam w niewielkiej kapliczce. Ojciec Pio ukrzyżowany z Chrystusem. Piękna mozaika. I chyba najbardziej o tym można mówić, kiedy chcemy powiedzieć, w czym, jak ojciec Pio utożsamia się do Chrystusa. Poprzez rany. I te rany tutaj są otwarte, zarówno w boku Chrystusa, jak i ojca. Ojciec Pio spowiednik, dalej, wielki spowiednik, wielka misja. Na tle krzyża, to jest konfesjonał, ale ojciec Pio w tym konfesjonale widzimy, jest ukrzyżowany. Proszę Państwa, ojciec Pio posiadał jeszcze jeden dar, bo nie powiedzieliśmy o nim, mówiliśmy o różnych. Dar bilokacji. A więc wiemy, o co chodzi. Przenosił się fizycznie w inne miejsca. Tych świadectw o bilokacji ojca Pio mamy bardzo dużo. Nie tylko ojciec Pio, bo wielu świętych ten dar posiadało. Artysta tych mozaik pokazuje nam jedną z bilokacji ojca Pio, która miała miejsce w 56 roku na Węgrzech, w więzieniu, do którego zostaje wtrącony prymas Węgier, kardynał Mitrzęty. Mitrzęty modlił się do ojca Pio. Prosił go może o cud, o łaskę, nie wiemy. Nie pozwalano kardynałowi Mitrzęty sprawować Eucharystii w więzieniu, niestety. A co się dzieje? Dzieje się to, co widzimy na mozaice, co możemy przeżyć niejako w tym obrazie. Proszę Państwa, ojciec Pio przyszedł do kardynała Mitrzęty, do celi więziennej. Wszedł do celi, nie przeniósł się tylko ze swoim ciałem. Zobaczcie, co ma w dłoniach ojciec Pio. Chleb i wino. Proszę Państwa, bilokacji, scen z bilokacji ojca Pio można by wiele powiedzieć. Niektóre ciekawe, różne. Ile się tutaj ludzie różnych przewinęło. Jest taka ciekawa historia pewnej kolejnej bilokacji ojca Pio, kiedy to jeden z tenorów, włoski śpiewak, zawarł tutaj związek małżeński. Ojciec Pio również udzielał ślubów, jak każdy jeden kapłan. I jeden z włoskich piosenkarzy chciał, aby ojciec Pio udzielił mu sakramentu ślubu. Jak najbardziej, mówi ojciec Pio przecież. Dlaczego nie? Piosenkarz zabrał ze sobą fotografa do San Giovanni Rotondo, aby robił mi zdjęcia. Był jego przyjacielem. Ale był niewierzący, nie spowiadał się 30 lat. I wcale tutaj nie chciał przyjechać. I w ogóle powiedział, że on do kościoła wcale nie wejdzie. Owszem, może robić zdjęcia, ślub i tak dalej, ale nie ma zamiaru ani oglądać ojca Pio, ani wchodzić, ani tym bardziej słuchać takiej nudnej, długiej mszy. A więc stał na placu i stał. Nudził się, bo trzeba długa, trzeba coś ze sobą zrobić.